jesteśmy we Francji. Piękny kotek. Wiem, już prawie całą butelkę Prosecco. Bardzo, bardzo dobra. Ale ja ją mieszam z koloną, jest wtedy lepsza. Cześć, witamy was na kanale David More. Jak widzicie, przygotowujemy się do kolejnego tripa. A tak serio, za dwa tygodnie wyjeżdżamy do Bike Parku Châtel na zorganizowany wyjazd. Możecie jechać z nami. Byliśmy tam w zeszłym roku, byliśmy tam dwa lata temu i moim zdaniem... Jest to najlepszy bike park w Europie. W zeszłym roku nagraliśmy kilka ujęć wideo, których nigdzie nie pokazaliśmy i dzisiaj chcemy wam pokazać krótki edit właśnie z tego miejsca. Zapraszamy! Jesteśmy w Châtel, bardzo pięknym miejscu. Jest to naprawdę przepiękne miejsce, w którym od wielu, wielu lat rozwija się grawitacja rowerowa. Ogólnie szeroko pojęte MTB. Miejsce bardzo przyjazne rowerzystom. Od lat są tutaj organizowane różnego typu zawody. Kiedyś tutaj był ten, na pewno słyszeliście o takich dużych zawodach, Châtel Airstyle albo coś takiego. No, między innymi Brandon tutaj był i cała reszta. W tym miejscu też trasy swoje buduje dużo znanych zawodników. Ostatnio została otwarta trasa Nikowinka. Co jest ciekawe, jest to trasa zielona, ponieważ jest tak przygotowana, że każdy może sobie po niej przejechać, a jeżeli ktoś ogarnia, to może zaliczyć konkretne loty. Jest to naprawdę piękne miejsce. Dookoła jesteśmy otoczeni górami, wyciągami. Nie ma tu żadnej tandety, plastikowych namiotów i tak dalej. Naprawdę dbają o to, żeby wyglądało to pięknie. Bardzo się cieszę, że jestem w tak pięknym miejscu, jeżdżę na rowerze. Dla mnie jeżdżenie w takich miejscach to nie tylko przyjemność, ale też bardzo ważne doświadczenie, ponieważ jestem bardzo blisko z jazdą na rowerze, z ludźmi, którzy jeżdżą na rowerze, z całą infrastrukturą. Jesteśmy przy jednym z głównych wjazdów do bike parku. Nie jest to jedyny wjazd, jak widzicie teraz jest wiele. Oznaczone są różnymi kolorami. Każdy kolor oznacza trudność trasy. W tym przypadku mamy dwie średnio łatwe, jedną trudniejszą i całą listę trudnych tras. Jest ich dużo, nie znaczy to, że trasa jest trudna, że tylko z korzeniami. Tak naprawdę różne trudności tras mogą zależeć od tego, czy są hopy, czy są dropy, czy są kamieniste, mniej kamieniste. Różne trasy też są przeznaczone do różnego rodzaju jazdy, różnego rodzaju grawitacji rowerowej. Tak jak z rowerami, nie ma jednego uniwersalnego roweru, tak jak z trasami, nie ma jednej trasy, która będzie idealna dla każdego. I to ważne, to jest tylko część, to jest jedna z bram. Jest kilka bram wjazdowych i tych teraz naprawdę jest tu masa o różnym stopniu zaawansowania i tak naprawdę do troszkę innego rodzaju jazdy. Zaczynamy. Janek, jak tam van life? Masz jeszcze dużo wody, spokojnie. Ale jaka cieplutka jest, nie?